Cześć i czołem kluski z rosołem, mówi Paulina Lipiec, a to jest 96. odcinek podcastu dla uczących się języka polskiego Polski Daily. Chociaż do walentynek jeszcze prawie miesiąc, dzisiaj opowiem Wam bardzo romantyczną historię. 300 lat temu strzała Amora dosięgła dwoje ludzi, którzy kochali się tak bardzo, że nawet Szekspir by tego nie wymyślił. Zanim jednak przejdę do opowiadania, mam dla Was nowe rekomendacje od słuchacza. Tym razem swoje nagranie wysłał do mnie Tobias. Cześć Paulino, mam na imię Tobias i jestem z Niemiec. Najpierw bardzo chciałbym podziękować Ci za Twój podcast, bo on bardzo pomaga uczyć się języka polskiego. Chciałbym Wam polecić kilka kanałów na YouTube i Spotify, które są bardzo ciekawe. Najpierw zachęcam do oglądania kanału 7 metrów pod ziemią, bo ten kanał jest bardzo ciekawy i nawet ma polskie subtitry, więc jest bardzo łatwo do zrozumienia. Drugi kanał jest Trinalika. Na tym kanale bardzo miła dziewczyna z Białorusi opowiada ciekawe historie na temat jej życia w Polsce i ten kanał jest też bardzo łatwo do zrozumienia. Ostatecznie ja Wam jeszcze polecam kanały Bez Planu, Krzysztof Gonciarz oraz Roman van Polci. W takim razie życzę Wam miłego usłyszenia i zachęcam do wykorzystania tych kanałów i kanału Paulini. Do zobaczenia. Tobias, dziękuję Ci bardzo za Twoje rekomendacje. Jeśli Wy, drodzy słuchacze, też chcecie o coś zapytać lub o czymś opowiedzieć w moim podcaście, nagrajcie to i wyślijcie na paulina@polskidaily.eu. A teraz wracamy do naszych gołąbeczków. Marii Kazimiery d'Arquien i jeszcze nie teraz. Trochę cierpliwości. Za chwilę Wam powiem, kim był wybranek jej serca. A może już wiecie, może już znacie tę historię. Maria d'Arquien była Francuzką. Urodziła się w 1641 roku w niezbyt bogatej rodzinie żołnierza i dwórki, czyli kobiety do towarzystwa królowej Ludwiki Marii Gonzagi. Ta cudzoziemka była nie tylko matką chrzestną naszej Marysi, ale też żoną dwóch polskich królów. Najpierw Władysława IV, a potem Jana II Kazimierza. Jeśli oglądaliście kultowy film Ogniem i mieczem, to właśnie ten król się tam pojawiał, Jan Kazimierz. Królowa Ludwika chętnie otaczała się bardzo młodymi dwórkami, które planowała wydawać za mąż za najbogatszych polskich magnatów. Magnaci to tacy oligarchowie. Chciała wykorzystać te małżeństwa do politycznych celów swoich i swoich mężów. Maria d'Arquien została taką dwórką już w wieku 4 lat. Jedni mówią, że jej własna matka nie za bardzo się nią interesowała. Inni, że dziewczynka była nieślubną córką królowej. To prawdopodobnie tylko plotki, ale wiemy dobrze, że wszyscy dworzanie ją bardzo kochali. Była słodka i śliczna. Nazywali ją Marysieńką. To bardzo zdrobniała forma imienia Maria. Jak wiecie, w języku polskim możemy wszystko spieszczać. Kawa może stać się kawusią, pieniądze pieniążkami, majtki majteczkami, a Maria Marysią, Manią lub Marysieńką. Królowa Ludwika chciała, żeby jej dwórki miały dobre wykształcenie, żeby można było nimi manipulować i żeby wiedziały, co robią. Więc wysłała Marię do szkoły we Francji. Po kilku latach nauki dwórka wróciła do Polski już jako nastolatka. Wszyscy zwracali uwagę na jej niezwykłą urodę. Robiła wrażenie i na mężczyznach, i na kobietach. Muszę tutaj wtrącić swoje 3 grosze. Jak tak oglądam portrety Marysieńki, to wcale się nie zachwycam. Może miała ładne oczy i mały nosek, ale jednak standardy piękna w tamtej epoce musiały być inne. Według mnie daleko jej było na przykład do Anny Dymnej czy Grażyny Szapołowskiej. To takie starsze już teraz polskie aktorki. No ale wróćmy do Marysieńki. Podobno na kogo by nie spojrzała, ten dostawał palpitacji serca, bo jej oczy błyszczały jak gwiazdy odbijające się w strumieniu w bezchmurną noc. Tak, możecie użyć tego tekstu. Sama to wymyśliłam. Jeśli chcecie flirtować z Polkami, proszę bardzo. Przyszedł rok 1655. Marysieńka miała 14 lat, więc była już gotowa do małżeństwa. Cała szlachta zjechała się do Warszawy na Sejm. Sejm był bardzo ważnym elementem polskiej polityki w tamtych czasach. Jak być może wiecie, albo i nie wiecie, Polska była demokratycznym krajem i wszystkie decyzje polityczne podejmowano jednością głosów, czyli każdy szlachcic musiał się zgodzić. Do tego stopnia, że każdy szlachcic, kiedy mu się coś nie podobało, mógł krzyknąć „Weto!” i już po sprawie. Nowe reformy nie mogły przejść. Na nowy Sejm do Warszawy przyjechał też Jan Sobieski. Młody, 20-letni starosta. Starosta to taki lokalny polityk. Jak to młody chłopak, prawdopodobnie był bardziej zainteresowany imprezami niż polityką. Pewnego wieczoru poszedł sobie pojeść, popić i potańczyć na bal, na zabawę. Możecie sobie teraz wyobrazić taką barokową salę ze stołami dookoła i miejscem do tańca po środku. Gdzieś w rogu zespół grał rytmiczną, radosną muzykę. Świece oświetlały delikatnie salę balową. W pewnym momencie weszła do niej młoda dziewczyna. Jej oczy spotkały się z oczami Sobieskiego i bach! Miłość od pierwszego wejrzenia. Sobieski nie był nowicjuszem w sprawach miłosnych. Podróżował w końcu po Europie i znał się już trochę na ars amandi. A jednak do tej pory, do spotkania Marysieńki, nie rozumiał, czym jest miłość. Serce zabiło mu tak mocno, że obiecał żyć tylko dla niej. Od razu chciał starać się o jej rękę. Ale jak myślisz, co stanęło na przeszkodzie małżeństwa tych gołąbeczków? No jasne, pieniądze, tak, ale nie tylko. Drugi mąż królowej Ludwiki Marii, Jan Kazimierz, był tak średnio wiernym mężem. Często robił skoki w bok, przyprawiał jej rogi. Królowa w sumie to tolerowała, bo sama również nie była święta. Pewien romans ją jednak dość mocno wkurzył, zirytował. bo król zbyt wiele czasu spędzał na igraszkach z jedną z jej dwórek, panną Schönfeld. Po kłótni mąż obiecał jej, że wyda pannę za mąż. Wybrał na jej męża Jana Sobiepana Zamoyskiego, który żył sobie w nudnym Zamościu wybudowanym przez jego dziadka, sławnego hetmana Jana Zamoyskiego. Król miał nadzieję, że po ślubie przyszły mąż będzie pozwalał mu od czasu do czasu skorzystać z przyjemności ciepłego ciała swojej żony. Wiem, o czym myślisz. Strasznie niemoralna epoka. Kto by pomyślał, że w XXI wieku Polacy są dużo bardziej pruderyjni niż 350 lat temu. I pewnie tak by się stało. Pewnie Zamoyski dzieliłby się żoną z królem, bo Zamoyski może miał kasy jak lodu, ale był też wyzwolonym człowiekiem. Wszędzie głośno było o jego romansach i romansikach. Królowa Ludwika Maria nie zgodziła się na to rozwiązanie. Zdecydowała, że to Maria d'Arquien zostanie żoną tego seksualnego maniaka z mojego regionu. Po ślubie z Marysieńką sławny i nieprzyzwoity poeta Jan Andrzej Morsztyn napisał wiersz pod tytułem „Paszport kurwom z Zamościa”, w którym pisał o smutnych dziewczynach, które już nie były potrzebne Zamoyskiemu, bo nie był już kawalerem. To niestety nie była prawda. Zamoyski nawet po ślubie utrzymywał swój harem, ale to raczej nie przeszkadzało Marysieńce, która była dobrą żoną, ale unikała męża. Wciąż kochała Sobieskiego całym sercem. On również za nią szalał. Szalał za nią do tego stopnia, że kupił ziemię pod Zamościem i często tam przebywał, żeby tylko stworzyć okazję do spotkania z ukochaną. Wymieniali ze sobą listy. Sobieski bardzo chciał, żeby Marysieńka zignorowała ślub małżeński i, kolokwialnie mówiąc, puściła się z nim. Okej. Nie kolokwialnie mówiąc, żeby poszła z nim do łóżka. Ona jednak została bardzo dobrze wychowana, miała swoje morale i nie widziała takiej możliwości. Wręcz przeciwnie, irytowały ją te prośby. Cały czas była wierną żoną swojego męża. Urodziła mu nawet 4 dzieci, ale jak to bywało w tamtych czasach, żadne z nich nie żyło więcej niż 2 lata. W nagrodę za tę wierność Zamoyski dał jej syfilis. No nic dziwnego, jak się prowadzi taki hedonistyczny styl życia w XVIII wieku, kiedy nie ma ani antybiotyków, ani prezerwatyw. W końcu w 1665 roku Jan Sobiepan Zamoyski kopnął w kalendarz, czyli umarł. Po latach wspólnego czytania francuskich romansów i pisania do siebie gorących listów, Maria Zamoyska i Jan Sobieski w końcu mogli być razem. Nie czekali zbyt długo. Pożądanie tak ich do siebie pchało, że nawet się nie pilnowali. Już na początku królowa nakryła ich na gorącym uczynku, to znaczy in flagranti. To była dla niej idealna okazja, żeby wykorzystać swoją przyjaźń z Marią i namówić Sobieskiego na karierę polityczną, na którą on w sumie wcale nie miał ochoty. Królowa kazała kochankom natychmiast wziąć ślub. Jeszcze ciało Zamoyskiego było ciepłe, kiedy Marysieńka i Jan przysięgali sobie wierność przed ołtarzem w kościele. Wkrótce potem król Jan Kazimierz abdykował. Rozpoczęła się walka o tron. Wygrał Michał Korybut Wiśniowiecki, który był leniwy, gruby i nie nadawał się do niczego. Nikt go nie lubił. Kilka lat potem umarł. Podobno dlatego, że za dużo zjadł. No i wtedy przyszedł czas na Sobieskiego. Zakochany mąż nie chciał zostać królem. Ale wiadomo, polityka w XVII wieku wyglądała równie ciekawie jak fabuła House of Cards. W końcu przyjął koronę i oboje z Marysieńką zostali władcami Polski. Mówi się, że król wcale nie podejmował decyzji politycznych, ale pozwalał to robić żonie, którą kochał do bólu. Nie wiem, kiedy biedna Marysieńka miała na to wszystko czas. W końcu w ciągu swojego życia urodziła, słuchajcie dobrze, 17 dzieci. Większość wolnego czasu spędzała na randkach z mężem. Grali razem w karty, spacerowali, czytali, jeździli konno i oczywiście namiętnie się kochali. O ich wielkiej miłości wiemy najwięcej z listów, które pisali do siebie zawsze, kiedy król wyjeżdżał na wojnę albo królowa wyjeżdżała do Francji. Jeśli przeczytacie tę listę, to gwarantuję wam, że będziecie mieć czerwone uszy. To lektura prawie à la 50 twarzy Greya, czy nasze polskie 365 dni. Jedno muszę im przyznać. Oboje król i królowa byli bardzo kreatywni w swoich listach. Najbardziej podoba mi się to, że Sobieski nazywał Marysieńkę Jutrzenką. Jutrzenka to inaczej mitologiczna Wenus, ale też światło, które pojawia się na horyzoncie przed wschodem słońca. Jutrzenka to też fabryka bardzo dobrych ciastek. Nie będę wam opowiadać o polityce i co się stało potem. Wiadomo, happy end, żyli długo i szczęśliwie, mieli dużo pieniędzy, dużo dzieci, dzieci nie żyły długo i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o polityce Sobieskich, to bez problemu znajdziecie te informacje w internecie, a ja was zachęcam, żebyście, jak będziecie kiedyś w Polsce, w Warszawie, pojechali do Wilanowa. To jest taki pałac Sobieskich, bardzo piękny, który szczególnie dobrze wygląda zimą, bo ma dookoła takie super instalacje ze świateł. Nazywają się Ogród Światła. A tymczasem już się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście na moją stronę internetową www.polskidaily.eu, gdzie znajdziecie transkrypcję tego odcinka i całą masę innych odcinków. A ja się z wami usłyszę za 2 tygodnie. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba.